Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Total War Rome 2, kampania Imperium Kush. I kilka słów wstępu, ponieważ jest to dopiero pierwszy odcinek, który nagrywam po waszych wszystkich uwagach. Wszystko, co oglądaliście do tej pory, było po prostu nagrywane jakby jedną serią. Dlatego nawet nie miałem szansy prowadzić tych zmian, więc za Galicję, generalnie w Azji Mniejszej, czyli to przepraszam po dwakroć. Tak, oczywiście jest to Galacja. Więc wracając już do rozgrywki. Został wprowadzony nowy dodatek i nowy patch Ancestor, który absolutnie wywalił wszystko do góry nogami, jeżeli idzie o zarządzanie rodem i polityką. Nie wiem, czy na plus, czy na minus, zobaczymy. Więc będę się tego musiał wszystkiego uczyć na nowo. Dzięki też za wszystkie rady, jakie daliście mi dotyczące... to oczywiście to sobie stoczymy ręcznie. Dotyczące zarządzania polityką i przede wszystkim rad, które odnoszą się także do zarządzania państwem. Nie we wszystkich kwestiach oczywiście jestem na bieżąco z tą grą. Są tutaj techniki i taktyki, których nie znam, bo nie gram w to aż tak dużo i wszystkie wasze uwagi są dla mnie niezwykle cenne i do wszystkich jak najbardziej wszystkie czytam. Tylko że może się to po prostu czasem być troszeczkę mylące, jeżeli powiedzmy w pewnych sytuacjach się do nich po prostu nie odniosę jakby no, jako gracz, prawda? Dobra, tak się zastanawiam, gdzie by było najlepiej się bronić i stwierdzam, że chyba to będzie dobre miejsce do obrony. Więc tu sobie ustawimy naszych pikinierów, falangitów. Ale zauważyłem, że mnóstwo osób strasznie się czepia o poprawne nazewnictwo w tej grze, co wcale nie jest takie proste do zastosowania, bo większość z tych nazw jest naprawdę trudna w wymowie i nie jest to rzecz taka jakby pierwszorzędna, okej. Okay. Ta cholerna chałupka mi tutaj troszeczkę przeszkadza, wiecie? Tak naprawdę ciutkę. Dobra, więc inaczej troszeczkę to zrobimy. Musimy się rozstawić w taki sposób, by kusznicy mieli optymalną możliwość tutaj ostrzału z tej perspektywy. Druga nasza obrona będzie polegała na zamknięciu również wroga z tej strony, natomiast nasze słonie, właśnie nasze słonie i inni. Jazda będzie tutaj, słonie myślę też tutaj, w tym miejscu. I dzięki też za informację, że można jednak podpalać niektóre z obiektów, bo tego na przykład nie miałem pojęcia. Dobra, co to za strzelcy tutaj się znajdują? Jacyś lekka piechota, procarze wschodu. No dobra, tych procarzy wschodu to my sobie zabijemy w momencie, gdy wróg będzie blisko, więc my sobie może tutaj przejedziemy w ten sposób i później następnie okrążymy ich. Natomiast słonie mi się bardzo przydadzą do tutaj okrążenia przeciwnika, uderzenia z tej strony. Ok, myślę, że zacznijmy. Troszeczkę sobie też przyspieszymy. No i jest dokładnie to, co się spodziewałem. Ciekawe, czy będą mnie atakować, czy też nie. Ukryli się, czy będą strzelać od razu? Okej, okay, wszyscy łucznicy powinni teraz się obudzić i zmasakrować ich. Dobra, nasze pierwsze strzały lecą. Bardzo ładnie, to nawet generał zaatakował, świetnie. Dobrze, to my sobie w takim razie już widzę, że tutaj możemy odciągnąć te dwa oddziały gdzieś w tą stronę, pięknie. W ogóle te jednostki strzelskie to w większości konnica. Okay, to jest właśnie poradnik, jak stracić całą konnicę w niespełna minutę. Mimo, że jest ona ciężka. Część naszych łuczników ma również zasięg w tamtym kierunku. Świetnie.
Tak zastanawiam, że moglibyśmy się właśnie obrócić jakoś tutaj. Pięknie. Wtedy te dwa oddziały mogłyby zajść z tej strony. Mieć lepszy wgląd na pole bitwy. I jeszcze jeden oddział, który będzie tutaj. Pięknie. Natomiast wy wzmocnijcie obrońców. Pięknie. I tymi słoniami zajdziemy z tej flanki jednak. Myślę, że tutaj błyskawicze się nimi zajmie. Jeden oddział tej falangi na pewno stracimy. Okej, tutaj kolejni. W ten sposób ich rozstawimy. Okej, słonie na tą stronę. Myślę, że jazda tak samo. No bo tak, tutaj już wszystko tak naprawdę zostało powiedziane, co było do powiedzenia. Świetnie. Tak, wy lecicie w tą stronę i zaatakujecie tutaj tych strzelców. Natomiast wy tak samo. Ja się ustawię w tym miejscu. I tutaj. Pięknie. Więc szczerze powiem wam, że mogę już sobie tych też zabrać. Na ten, w tym kierunku. Świetnie. I teraz tak, wszyscy ci. Niech zaczną ostrzeliwać, albo nie nawet. Tak, tutaj zaczniemy ich masakrować za chwilkę. Dobra. Myślę, że nimi zajmie się bez problemu jazda. Pięknie. Okej, teraz wszyscy z tej strony. Niech się obrócą. Ty strzelaj tam. Te dwa oddziały piechoty przerzucimy od razu tutaj do pomocy. Aż w tym miejscu już wygrać. Fantastycznie. Tak, lecimy tam. Gdzie jest dowódca? Dowódca zrobi za chwilkę tratowanie. Nasze trzy oddziały mają się przemieścić tutaj. Świetnie. Damy radę, damy radę, damy radę, damy radę. Damy radę, cudownie. Jakoś tutaj się ustawimy tak, żeby ich troszeczkę wspomagać. W tym kierunku, świetnie. No i wszyscy nasi łucznicy powinni teraz ich masakrować. Pięknie. Dobra. Od razu zaatakujcie, złamcie szyk. Jak to wygląda tutaj? Jest dobrze. Widzę, że miecznicy tam są, więc uciekniemy. Albo nie. Zaatakujemy ich tak. Tak. I słoniami. Nope. Do tyłu. Plan się nie powiedzie. Pięknie. Słonie będą potrzebne w takim razie. Barbarzyńska piechota. Czy wyda się radę ich pokonać? Prawdopodobnie nie, więc... Albo i tak! To w takim razie już koniec bitwy, bo armia spanikowała. Dobra, kontynuuj. Myślę, że jeszcze troszeczkę sobie tutaj powybijemy. Pięknie. I możemy chyba już spokojnie opuścić. Dobra, wyjdź z bitwy.
Nie było ono zbyt trudne, ale trochę strat ponieśliśmy, będzie trzeba się zregenerować. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że nadal trwa u nas secesja. Zatem musimy odzyskać prowincję Egiptu i Libii z rąk opozycyjnego stronnictwa. A natomiast Bitanie, myślę, że w jakiś sposób sobie na pewno tutaj pokonamy. Wypuścimy jeńców, potrzebujemy pieniędzy. Nie, zabijemy jeńców. Bitynia to się nazywa. Dobra, ale udało się uratować prowincję. Dobra, to co martwi mnie najbardziej, to właśnie to, minus 24. Dobra, dywersja selucydzi, okej. Okay. Niedobory żywności niestety, a niedobory żywności skutkują tym, że niestety wszystkie nasze prowincje będą i armia cierpieć. Więc tak, do żywności to już mamy. Aha, tu już przerzuciłem wszędzie, gdzie się tylko dało do tej żywności. No dobra, co w takim razie, ta armia ma w trybie natychmiastowym. Zobaczcie, jak ona jest osłabiona już. I to tylko przez jedną turę tak naprawdę. Chwila. Czy ty się regenerujesz, czy nie? To nie wygląda na regenerację za bardzo. Okej, więc tak. Tutaj zasuwamy najdalej jak się da. Weźmiemy już naszego... To jest mój szpieg, czy to nie jest mój szpieg? To jest mój mędrzec, tak jest. Dobra, no to administracja tej prowincji. W tym momencie tutaj będziemy potrzebować, czego właśnie będziemy najbardziej potrzebować, czy my damy radę dojść tutaj, czy zajmujemy od razu Egipt, a ja Aleksandrię. Czy co, ja zajmę chyba Aleksandrię w pierwszej kolejności. Okej, to zrobimy sobie na szybko. Fantastycznie, tradycje wojskowe, zwiększenie rangi. No i niestety już ta armia, jak widzicie, się tak średnio regeneruje nawet, więc co byśmy tutaj sobie dali? 6 do morale plus 2 do ładu publicznego. Myślę, że damy to do ładu publicznego. Wszystkie oddziały lekkie jazdy, a ty masz w ogóle jakąś lekką jazdę? Teoretycznie. Nie, to jest opancerzone, to jest chyba średnia jazda albo nawet ciężka. Więc tak, tu myślę, że damy ci spokojnie wojownika i w ogóle to całe drzewo się chyba przebudowało, z tego co widzę. Wszystko wygląda inaczej. Dobra, damy mu wojownika na razie. O, jeszcze jeden poziom mogę wziąć. Zasięg ruchu na mapie kampanii, to by się też przydało. Prędkość oddziałów to nie. Minus 5 do kosztów wermungu najemników. To mu damy, bo możliwe, że będziemy werbować tutaj najemników. Tak, czy ja mogę zwerbować tutaj coś w ogóle innego jeszcze? I czemu mam takie słabe... Ja mam szczerą nadzieję tylko, że oni mi nie rozwalili niczego, co było związane z moją administracją tutaj. Bo to by mnie wtedy wkurzyło niemiłosiernie. Okej, okay, no ta armia niestety, ale musi sobie poradzić. A gdzie jest jeszcze... Co to jest? Jakie mamy relacje z tą frakcją? Może umowa handlowa, żeby tak troszeczkę podnieść nasze relacje? Bo nie, bo chcemy w sumie ich podbić. To zniszczyłoby moje relacje. Okej, tu jest kuszycka arystokracja, zobaczmy. Nie lubię wracać do gry, wiecie, po tak długiej przerwie. Już mam wtedy wyraźne problemy z odnalezieniem się w tym wszystkim.
Ulepszymy sobie tutaj garnizony. Na pewno ulepszymy żywność. Wszystkie kopalnie na wyższy poziom. To nie, bo to będzie pożerać żywność z kolei. To też moglibyśmy ulepszyć. To tak samo. I teraz zwerbujemy troszeczkę żołnierzy. Ok. 5 oddziałów piechoty. Może być. Jestem ciekaw, czy ta kuszycka arystokracja będzie w stanie mnie tutaj jakoś zaatakować. Nawet najemników za bardzo nie mogę powołać, bo są kiepscy. I co mamy jeszcze w tym miejscu? Tutaj przede wszystkim. Ta armia jest już bardzo wyniszczona i ja chyba zrobię taki patent, że na chwilkę poproszę Galatów o rozejm. O, tu możemy za to fajną armię powołać, widzę. I chyba sobie zrobimy taki myk, że Nikomedia zostanie przez nas zajęta. Zostanie wtedy Sinop, bo co możemy zrobić z tymi oddziałami? Przede wszystkim możemy właśnie zwerbować tutaj najemników. I ta armia wygląda fajnie na taką armię najemników. Więc tak, tych sobie połączymy, świetnie. Tych też sobie połączymy. Tutaj tak samo zrobimy połączenie. Możemy 6 oddziałów wezwać do walki. Świetnie. I co byśmy chcieli? Przede wszystkim potrzebujemy piechoty. Najemni hoplici, bardzo drodzy w utrzymaniu. Ale weźmiemy ich sobie wszystkich. My i tak mamy mnóstwo pieniędzy, więc myślę, że się to opłaci. Ok, w ten sposób, świetnie. No i co? Pokonajmy ich tutaj do końca. Wyrzucimy ich z tego obszaru i zobaczmy, czy da się teraz zaatakować tak, żebyśmy... Zobaczmy, wywabili ich. Pityńska piechota, włócznicy ze wschodu, harcownicy konni, motłoch, łucznicy ze wschodu. Nasi łucznicy powinni skontrować ich wszystkich, więc nie powinno z tym być problemu. Co to jest? Rozwój natury, odblokowuje umiejętność inspiracji, umożliwia zbieranie oddziałów, minus 4 kosztów wznoszenia budynków, tak średnio. Wszystkie oddziały lekkie jazdy, szans na zranienie samobronie. To byśmy mu dali, bo on jest niedaleko tych państw helenistycznych. I sądzę, że może to teraz sobie zwiększymy przywódcę. O co to mi odblokuje? Plus 2 do autorytetu, 4% do prędkości wszystkich oddziałów w bitwach pustynnych, 5% do morale atakujących do krycia, inspiracja. Plus 8 do morale wszystkich oddziałów, to by było całkiem fajne. Wiecie co, zwiększymy w takim razie to. I damy mu stratega. Żeby miał większy ruch na mapie kampanii. No i przede wszystkim zaatakujemy tutaj. Pierwsi ludzie, tak się nazywa armia. Dobra, on dostanie posiłki, wtedy rozbijemy wszystkich razem. To w ogóle jeszcze są jakieś posiłki. No dobra, szykuje się troszeczkę większa bitwa. No, widzę, że nie będzie to miało żadnego tak naprawdę znaczenia. Okej, w takim razie stoczymy sobie to na mapie bitewnej. Tak, by wykorzystać do granic możliwości naszych hoplitów i ich wyrzucić. Gdy to się uda, nie będziemy wtedy płacić tych wszystkich kosztów utrzymania. Sobie zabiorę kawę jeszcze. Deszcz. Czekaj, nie interesuje mnie deszcz. Chciałbym słońce i ładną pogodę. Może być. O, bom, 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 bom. Dobra, jak to wygląda przede wszystkim? Dobra, to są wszyscy nasi hoplici. Świetnie. Ja ich sobie ustawię gdzieś na flance. Żeby mi nie przeszkadzali. Nasza piechota tutaj nie będzie miała nic do tak naprawdę do roboty. Wy tak samo. Jeden oddział jazdy. Okej, okay, poczekajmy, zobaczmy z której strony nadejdą posiłki wroga. Dobra, tam. Okej, okay, więc w ten sposób.
Pikemen awaiting orders. Pike infantry ready. Pięknie. We await your orders. Skontrolujemy ich może z tej strony troszeczkę. Dobra, tam jest cała armia, fantastycznie. Co tu jest? Co to za oddział przede wszystkim jest? Wiecie co? Ja mógłbym na nich rzucić mojego dowódcę. Tak zrobimy. Powinien ich rozbić bez najmniejszego problemu. Mała pauza i spróbujmy, co to jest. To jest to są harcownicy konni. Ło, troszeczkę gorzej. W razie. Okej. Okay. Łucznicy zaczną ich już rozstrzeliwać, świetnie. To może zadać trochę strat, bo rzucają ciężkimi włóczniami. Ja dlatego nie jestem zwolennikiem aż takim jednostek strzeleckich. Bardzo łatwo je potracić. Okay, więc ten oddział już tak naprawdę wyszedł z użytku. Świetnie. Lecimy teraz dalej do przodu. Dobra, cofamy. Słonie nie dojdą. A raczej jak dojdą, to będą miały gigantyczne problemy. Teraz tak. Ich sobie ustawimy tutaj. No i wyślemy całą naszą armię hoplitów tu do boju. Świetnie. Więc tak, raz, dwa. Tutaj strzelacie. Strzelacie tu. Pięknie. Nie pozwólcie im przedostać się do tyłu. Pięknie. Dwa oddziały. Świetnie. Teraz tak. Jazda. Najlepiej niech zabije może tych harcowników konnych. Dobra, postarajcie się. Tutaj zaatakujemy, skontrujemy ich. Pięknie. I teraz niech wszyscy strzelają w tych i w tych. Pięknie. Teraz tak, wywalczcie z tymi. Świetnie, ten oddział został już rozbity. Co wy strzelacie? Kogo raczej? Dobra, jeden oddział tutaj do pomocy, drugi oddział tutaj. Wy macie postawić piki i zrobić tratowanie na nich. Dobra, to zaboli. Pojechaliśmy przez las, więc nie będzie takich strat, jak oni by się tego spodziewali. Świetnie. Przez nich przejdziemy. Albo też nie. Wracajcie. Tam ich ostrzelajcie. Tam. No i przede wszystkim tutaj zaatakujemy dalej. Nasi najemnicy się spisali. Świetnie. Do tyłu. Generał wpadł w troszeczkę w tarapaty. Mały chaos w tej bitwie, ale nie przejmujcie się tym. Wszystko damy radę zrobić. Wyłączcie, piknijcie szybciej, świetnie. Tak. No i myślę, że ten generał to chyba da sobie radę. Ok, przy okazji inspiracja na siebie. Nie? Teraz strzelajcie tam. No. Czy możecie już, nie wiem, odzyskać kontrolę nad nim, czy cokolwiek? Zostawcie piki. Dobra, ja mam wrażenie, że oni nie strzelają.
Awaiting orders! At me! Ready for orders! Kontynuuj bitwę. Nie, możemy śmiało zakończyć. Wykorzystanie słoni było całkowicie do dupy. Niestety spanikowały zbyt szybko i straciliśmy nad nimi kontrolę. Chciałem troszeczkę inną rzecz zrobić. Ci harcownicy koni tak się nagle pojawiły znikąd. Nie zauważyłem ich. No ale jak zwykle, łucznicy wykonali większość brudnej roboty. No i zobaczcie, jak nasi hoplici ładnie tutaj pokosili. Teraz możemy powiedzieć śmiało, że obrońcy miasta zostali zdziesiątkowani. I jesteśmy w stanie przejąć tą osadę i prawdopodobnie wyeliminować tą frakcję z gry. No właśnie. To są prawdopodobnie obrońcy miasta tylko. Wypuść jeńców, jest mi troszeczkę więcej pieniędzy. Zwiększenie rangi, fantastycznie, przeżyła na szczęście. Okej. Myślę, że postawa agresywna. I okupacja. Świetnie. Dobra. I przede wszystkim zróbmy sobie... W następnej turze będziemy musieli tutaj poprzerabiać wszystko. Przepraszam was za to. Strasznie mi się na kichanie wzięło. Więc tak, co powinniśmy zrobić tutaj? Powołać kolejną armię, zdecydowanie. I potrzebuję kogoś z mojej dynastii, która zwie się jak? Polityka, zobaczcie w ogóle, jak to się wszystko pozmieniało. Teraz jakieś drzewko jest rozwoju. Tyle mamy po prostu opcji. Aż strach. Dobra, jak się nazywa nasza rody, znaczy dynastia merioickie? Świetnie. A gdybym chciał na przykład zaadoptować ciebie? Brak celu do tej akcji. Dlaczego? Przyjmij członka stronnictwa do swojej rodziny. To w ogóle jakaś kariera się teraz pojawiła? Już bardziej tego skomplikować się nie dało, naprawdę, co to jest? Samobójstwo. Ach, matka. Dobrze, a czemu nie mogę, no nie wiem, tego kliknąć sobie powiedzmy? Wymaga dwa więcej autorytetu niż wynosi zapał celu, czyli co? Ona musi mieć więcej autorytetu, żeby chyba to mogła wykorzystać, ponieważ nie ma żadnej możliwości teraz tutaj działania, bo każdy z nich ma ten zapał na bardzo wysokim poziomie. Dobra, teraz rozumiem. Okej, co możemy tutaj? Ład publiczny. Myślę, że ład publiczny na kolejny poziom. I nawet plus 6 ładu publicznego tak samo teraz tutaj. I zwiększymy sobie szybkość ruchu. Jeszcze większy zasięg na mapie kampanii. Szansa na zranienie w samoobronie. Świetnie. No i pytanie, co jeszcze tutaj możemy zrobić. Na następnej turze przejmiemy Memphis i przejmiemy Harmos. Później z Harmosu pójdziemy na Diaspolis, a z Memphis ruszymy na Ammonium. W ten oto sposób się postaramy rozegrać to. Okej, więc przy okazji... No to by mi się w Tarsus przydała kolejna armia, więc stworzymy ją. Kim ty jesteś? Gravitas Naturen, to ma naprawdę, bardzo mi się nie podoba to. Tutaj jest dynastia mariackie, szansa zranienie, dwa dla ładu publicznego. Mam wrażenie, że zasypali teraz statystykami po prostu każdą postać. To sobie utworzymy. Oczywiście słonie. I myślę, że zwerbujemy sobie tutaj troszeczkę tych naszych jednostek. W pierwszej kolejności będą to oczywiście nubijscy łucznicy. Świetnie. No i teraz chyba można uznać, że zrobiliśmy już wszystko, co w naszej mocy, więc puścimy sobie turę. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie wiem, czy widzicie też, ale mój handel generalnie praktycznie całkowicie się wyłączył przez to, że straciliśmy... tutaj dojście do naszej stolicy w bezpośrednim kontakcie.
bezpośrednia droga została zamknięta, więc nie możemy tego zrobić. Armenia, proszę, proszę, umowa handlowa niska, ale powiedzmy, pakt o nieagresji też jest niski, nie chcecie? A szkoda, bo nas lubicie. Dobra, skończmy tutaj tę bohaterowi przypisaną umiejętność. Jakiemu bohaterowi znowu? Boże, teraz będę musiał wszystko pozmieniać, naprawdę, gro? Jak ja nie lubię takich zmian, po prostu nie znoszę. Dobra, ja w takim razie tutaj skończę odcinek, bo ja muszę się na spokojnie rozejrzeć i przejrzeć wszystkie te opcje i nie wiem, co oni mogą teraz robić, więc wszystko się pozmienia. Po prostu ta gra została wywrócona na lewą stronę. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i hej, papa!